Witajcie na kanale TopTrimmer.pl. W tym odcinku recenzja hybrydowej golarki do zarostu Remington DuraBlade model MB070. Dowiecie się, jakie możliwości daje ta golarka i możliwości te będziemy sobie od razu porównywać z bezpośrednią konkurencją. Czyli mamy Rowenty Forever Sharp, mamy Philipsy OneBlade, dwa pozostałe modele Remington DuraBlade, czyli będzie też trochę porównywania. Jeżeli będziecie mieć jakieś pytania, piszcie w komentarzach, a my standardowo zaczynamy z zawartością opakowania. Wszystko, co wyciągniemy z pudełka, widzimy tutaj, czyli jest golarka, jest dodatkowe wąskie ostrze do precyzyjnej stylizacji zarostu, są cztery nasadki grzebieniowe, jest ładowarka, ta się składa z dwóch części, jest kabelek ze złączem USB, jest adapter sieciowy. Oczywiście nie może zabraknąć również instrukcji obsługi oraz karty gwarancyjnej. A przechodząc już do samej golarki, zacznijmy od ostrzy, czyli od tej najważniejszej części. Omówimy sobie, jakie możliwości daje właśnie takie ostrze. W tym przypadku chodzi o ostrze hybrydowe, dlatego też hybrydowa golarka. W praktyce oznacza to, że łączy w sobie możliwości elektrycznych golarek do zarostu oraz klasycznych trimmerów do brody. Czyli za pomocą tej golarki możemy swój zarost ogolić, możemy go skrócić oraz wystylizować, czyli tak jak trimmerem. Ale po kolei. Jeżeli chodzi o golenie, to możliwe jest na sucho oraz na mokro, więc jeżeli jesteś przyzwyczajony do golenia z pianką, z żelem, nie musisz rezygnować z tego przyzwyczajenia. Jeżeli chodzi o jakość czy też dokładność golenia, to niestety nie jest ono tak dobre jak golenie żyletkami. Jak wiemy, golenie żyletkami jest bardzo dokładne, ponieważ ostrza poruszają się czy też ślizgają się bezpośrednio po powierzchni skóry. W przypadku golarek hybrydowych do tego nie dochodzi, ponieważ to właściwe ostrze, które odcina włoski, tak naprawdę pracuje poza tą cienką srebrną blaszką, czyli to jest jakaś warstwa, powiedzmy, ochrony. No a ostrze, które bezpośrednio skóry nie dotyka, oczywiście nie może golić tak dokładnie jak żyletka. Z drugiej jednak strony golenie golarkami hybrydowymi jest o wiele bezpieczniejsze niż golenie żyletkami. Reasumując, goląc się tym urządzeniem, osiągniesz efekt, powiedzmy, takiego jednodniowego zarostu. Jeżeli chodzi o możliwości stylizacji zarostu, to jest całkiem fajnie, ponieważ ostrze hybrydowe jest obustronne, czyli mamy dwie krawędzie tnące, w dodatku te krawędzie są bardzo dobrze wyeksponowane, dostęp do tych krawędzi jest bardzo dobry, a szczególnie chodzi o to, że widoczność w miejscu, dokąd sięga ta krawędź tnąca, jest bardzo dobra, a to oczywiście bardzo mocno ułatwia właśnie precyzyjną stylizację zarostu. No i ostatnia kwestia, czyli możliwość przycinania zarostu. Jak widzicie, cztery proste nasadki grzebieniowe długości 1, 2, 4 oraz 6 mm. Ostrze, jak wiemy, mamy obustronne. Jednak spójrzcie, co się dzieje po założeniu tej nasadki. Nasadka jest jednostronna, czyli po jej założeniu jedna z krawędzi tnących zostaje przez nią zakryta. Można używać zawsze tylko jednej. Oczywiście nasadkę można sobie przerzucić na drugą stronę i działamy dalej. Nieco lepszym rozwiązaniem pochwali się Rowenta, ponieważ jej nasadki, również proste nasadki grzebieniowe, są już obustronne. Philipsy, dwa pierwsze modele Philipsa, również proste nasadki grzebieniowe, jednostronne, długości 1,3-5 mm, u drugiego modelu tam jest jeszcze dodatkowo dwójka, ale również ogólnie dosyć ograniczone możliwości, powiedzmy, pielęgnacja takiego kilkudniowego zarostu. Nieco lepiej jest już u trzech kolejnych modeli Philipsa, to już jest seria Philips OneBlade Pro, pokażę na przykładzie najwyższego modelu, czyli Coupe 6520, wyposażony jest już w nasadkę z pokrętłem, w tym przypadku 14 ustawień od 0,4 mm do 10 mm. Ogólnie im wyższy model, tym tych ustawień jest więcej i większy zakres. Z mniej znanych urządzeń czasami znajdziemy w sklepach takie oto urządzenie Orava Easy One 2, niegdyś słowacka marka, teraz wykupiona przez kapitał chiński. W tym przypadku również nasadka z pokrętłem od 0,5 mm do 10 mm, tańsza wersja Philipsów OneBlade, cenowo 3-4 razy tańsza od tych najwyższych Philipsów.
A jeżeli już mówimy o nasadkach, to jeszcze jedna kwestia. Często pojawia się pytanie, czy ta golarka umożliwia bezpieczne golenie ciała. Tak naprawdę każda golarka hybrydowa umożliwia golenie ciała. Jest tutaj tylko jedna zasada. Jeżeli golimy mniej wrażliwe partie ciała, takie jak nogi, jak klatka piersiowa, można na dobrą sprawę użyć golarki bez żadnej nasadki, czyli w cudzysłowie łysym ostrzem. Jednak jeżeli decydujemy się na golenie bardziej wrażliwych partii, tutaj najczęściej w zestawach do stylizacji czy do pielęgnacji ciała pojawia się nasadka o długości 3 mm. To przyjmuje się, że jest taka już bezpieczna odległość, gdzie nie powinno dojść do żadnych zacięć czy nieprzyjemnych podrażnień, praktycznie goląc jakąkolwiek partię ciała. Na dobrą sprawę tylko Philips dla swoich golarek wypuścił na rynek dwie specjalne nasadki do golenia ciała. Wyglądają tak, ta o długości 1 mm, ta o długości właśnie 3 mm, Rowenta i Remington. Takich nasadek czy specjalnych nasadek do golenia ciała na rynek nie wypuściły, jednak z powodzeniem na pewno można używać tych nasadek, które mamy w zestawie, czyli tych do trymowania zarostu. Wprawdzie u Remingtonów trójki nie mamy, jest dwójka, czwórka. Ja bym na pewno zaczął od czwórki i nie powinno być problemów. Czyli tylko jedna zasada, im bardziej wrażliwa część ciała, tym większą ostrożność trzeba zachować oraz większą odległość ostrza od skóry trzeba utrzymywać. Poziom 3 mm powinien być wystarczający. Zestaw ten wyposażony jest również w takie oto wąziutkie ostrze do stylizacji zarostu. Można go tutaj umieścić zamiast tej głównej głowicy. No i potem bawimy się takim oto trymerkiem. Na pewno bardzo fajna opcja, jeżeli bawimy się już w jakieś bardziej wyszukane formy i style zarostu. I ostatnia kwestia, którą chciałem poruszyć, jeżeli chodzi o ostrza, to ich trwałość. Trwałość ostrzy, jeżeli chodzi o Remingtony DuraBlade, jest całkiem w porządku. Producent przekonuje, że ostrze powinno wytrzymać nawet 5 lat, powinno być smarowane po każdym użyciu. No tutaj się troszeczkę zaczynają schody, ponieważ w opakowaniu żadnej buteleczki z olejem nie znajdujemy. Rowenta, bardzo podobna sytuacja, również ostrza, samoostrzące się, również powinny wytrzymać 5 lat, ale buteleczka z olejem już jest. Mówię o tym dlatego, że często w recenzjach użytkowników na temat wszystkich Remingtonów DuraBlade znajdujemy właśnie opinię, że no po kilku goleniach zaczęło ciągnąć. Jestem przekonany, że większość tych przypadków była spowodowana właśnie faktem, że w opakowaniu żadnej buteleczki z olejem nie ma. Smarowanie jest wymagane, no i oczywiście większość użytkowników, nie czytając instrukcji, nie zaopatrzy się w taki olejek, a niesmarowane ostrze, które jednak tego smarowania wymaga, no po czasie zaczyna zwiększać swoje tarcie, no i zaczyna się właśnie to nieprzyjemne ciągnięcie. Mówię o tym dlatego, że te golarki właśnie Remingtony DuraBlade często otrzymują dosyć negatywne recenzje, a tak naprawdę chodzi o całkiem przyzwoite golarki. Ja używałem każdego z tych modeli, ani razu się nie zaciąłem, ale przyznam się, kilka pierwszych razów właśnie nie smarowałem ostrzy, dwa razy może szczypnęło, ale tak naprawdę lekko. Potem oczywiście sprawdziłem, że ostrza jednak wymagają tego smarowania po każdym użyciu, więc Remingtony DuraBlade, ostrza smarować, smarować, smarować. Kilka ostatnich zdań o ergonomii, jak się tym pracuje oraz o zasilaniu. Jak widzicie, golarka jest bardzo kompaktowa, dobrze leży w dłoni. Ten pomarańczowy pasek to jest guma, czyli tak naprawdę bardzo pewny chwyt. Całe urządzenie jest wodoodporne, czyli można tego używać pod prysznicem. W dodatku wodoodporne urządzenie oczywiście bardzo łatwe w utrzymaniu w czystości, czyli po skończonej pracy całość bierzemy, przepłukujemy pod bieżącą wodą i koniec. Oczywiście smarujemy ostrze. I ostatnia kwestia możliwości zasilania. Jest całkiem fajnie, ponieważ mamy możliwość ładowania przez złącze USB, czyli fajna opcja, jeżeli jesteśmy w podróży, ładowanie z laptopa, z jakiegoś powerbanka, jest to możliwe. W dodatku zestaw zawiera również taki oto adapter sieciowy, czyli po prostu dołączamy sobie ten kabelek do adaptera i ładujemy bezpośrednio z sieci. Jeżeli chodzi o zasilanie, to na tle konkurencji ogólnie Remingtony wypadają nieco słabiej.
Urządzenie w pełni naładuje się w 4 godziny, czas pracy na baterii to 60 minut. Prym tutaj wiodą golarki Rowenta Forever Sharp, ponieważ pełne ładowanie każdego z tych trzech modeli trwa 1,5 godziny, a czas pracy na baterii, pierwszy biały model to 90 minut, dwa kolejne modele to aż 120 minut. Philipsy tutaj jest dosyć zróżnicowana sytuacja, im wyższy model, można powiedzieć, że tym lepsze parametry. Pierwszy model 8 godzin ładowania, 45 minut pracy na baterii. W przypadku drugiego modelu sytuacja identyczna jak u tego naszego modelu, czyli 4 godziny ładowania, 60 minut pracy na baterii, dwa kolejne po godzinie ładowania i po godzinie czasu pracy na baterii. I najwyższy model Philipsa, czyli Coupe 6520, powiedzmy, że dorównuje Rowentom Forever Sharp, czyli godzina ładowania i 90 minut pracy na baterii. Tym oto sposobem dobrnęliśmy do końca recenzji golarki hybrydowej Remington DuraBlade MB070. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Mi pozostaje już tylko zaprosić Was na nasz kanał tutaj na YouTubie oraz na nasz blog toptrimmer.pl. Tam znajdziecie już szczegółowe recenzje wszystkich golarek hybrydowych, które tutaj widzicie, oraz innych popularnych trimmerów do zarostu. Tam łatwo sobie wszystko porównacie i wybierzecie sobie właściwe urządzenie dla Was. Zapraszam.